Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Kukman, a to jest pokaz systemu RetroBat. W sumie to nie systemu, to jest nakładka na Windowsa RetroBat. Wielu ludzi mi mówiło, żebym to sprawdził. Jest to Emulation Station uruchamiane pod Windowsem. Ciekawostką jest to, że to jest wersja najnowsza, która wyszła parę dni temu. Jest to 5.2, o ile dobrze pamiętam. Tylko mam odłączonego pada. Nie pamiętam, czy tu się steruje. Poczekajcie chwilkę, zaraz załapię. A może nie załapię. Tym się cofa. O, tym się zatwierdza, dobra. To jest ustawienia systemowe. Wejdziemy sobie w informację. Widzicie, że jest to wersja 5.2 dla Windowsa 64-bitowego. Tutaj mam partycję na 4 TB wsadzoną. Widzicie, że jest mój procesor z mojego NUKa. Jest OpenGL i ciekawostką jest to, że tutaj widzicie, że jest Intel UHD Graphics, a tak naprawdę ten system, dzięki temu, że emulatory się uruchamiają tak jakby poza nim, to emulatory mogę przestawić, żeby działało z EGPU, czyli z mojego RTX-a 2060 Super. I to jest przewaga nad Batocerą i Recalboxem. Batocera i Recalbox nie widzą EGPU, a tutaj, ponieważ to wszystko chodzi pod Windowsem, to te wszystkie emulatory mogę uruchomić na RTX-ie 2060. Ja wam tutaj gierek nie pokażę, bo mam mały problem z RetroBatem, z którym sobie jeszcze do końca nie poradziłem, a ponieważ gierki raczej uruchamia się, wszystkie uruchamiają tak, jak powinny się uruchamiać, ale nie mają dźwięku. Jak uruchomię emulator dany z pod Windowsa i uruchomię grę poprzez emulator, ale uruchomiony z pod Windowsa, to dźwięk jest. A tutaj, jeżeli przejdę z nakładki z RetroBata, to z jakichś powodów nie mam dźwięku. Widziałem już solucję, żeby zainstalować dodatkowy program, ale jeszcze się z tym nie bawiłem, więc zrobiłem ten odcinek, żeby wam pokazać, co można uruchomić w ogóle na RetroBacie, bo to jest ciekawostka. Tutaj jest kilka platform, których nie ma na Batocerze, ale może w przyszłości będą. Na Recalboxie bym się nie spodziewał, no, ale zobaczymy. Panasonic 3DO, BBC, BBC Micro, Acron Atom, Archimedes, Flash, Amstrad CPC, Amstrad GX4000, APF MP1000, Apple 2, Apple 2GS, FB Neo, HB Mame. HB Mame, jeżeli poczekamy, tutaj to jest napisane, że to jest emulator, który umożliwia uruchamiać gierki Homebrew Mame. Tu mamy normalne Mame, tutaj mamy coś ciekawego, Tecno Parrot. I Tecno Parrot to pakiet oprogramowania pozwalający na uruchamianie na własnym sprzęcie wybranych tytułów zręcznościowych opartych na PC z pełnym wsparciem dla sterowania za pomocą klawiatury, myszy, gamepadów, kierownic i joysticków. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie znalazłem jeszcze żadnej gierki na to, ale jeszcze nie szukałem tak naprawdę. Daphne, Atari 2600, Atari 800, Atari 5200, Atari ST, Atari 7800, Atari XE, Atari Lynx, Atari Jaguar i tutaj się pojawiła. Tego nie było wcześniej na nietoperzyku. I w sumie to chyba tylko na RetroPaju da się uruchomić gierki z Jaguara CD i to nie do końca w takim formacie, jakby się chciało. A tutaj ja już sobie wrzuciłem, kurde, którym się to zatwierdzało tutaj. Ja sobie wrzuciłem te gierki, mało tych gierek jest na Jaguarze CD, ale ładnie mi je znalazło, tylko z jedną okładką chyba miałem problem. Z tą okładką do Robinsona Arkema, który nie do końca wyszedł chyba oficjalnie. I tutaj filmik jest z Panasonica 3DO, ta gra troszkę inaczej wygląda na Atari Jaguarze. Ale fajnie widzi mnie i to są normalne pliki obrazów, nie jakieś tam dziwnie skompresowane czy coś takiego. I się te gierki uruchamiają i bardzo fajnie. Chciałbym tą platformę na Jaguarze normalnym. Tutaj sobie dorzuciłem standardowego Jaguara jeszcze. Astrocade, Sufami Turbo Wonder, Swan Wonder, Swan Color, Gamate, Computers Lynx i tutaj są rozdzielone Capcomy, CPS-y, faktycznie są foldery, CPS-y możecie sobie powrzucać, ja sobie wrzucałem, faktycznie o to działa całkiem nieźle, więc no, ktoś postanowił to rozdzielić, bo teoretycznie to są różne systemy, tak? Różne płyty główne zazwyczaj albo one są dorzucone do FB, albo do Mame.
A tutaj ktoś to wyciągnął. W sumie fajnie, bo to fajne gierki są. Casio PV 1000. Skoro wiecie, skoro Naomi jest wyciągnięte, skoro Atomis Wave jest wyciągnięty z arcade, no to dlaczego Capcom by miał CPS-y być niewyciągnięte? Casio PV 1000. Cave. ColecoVision Adam. Commodore PET, Commodore VIC-20, Commodore 64, Commodore Plus 4, Commodore 128, Amiga 500, Amiga 1200 i Amiga 4000. Przyznam szczerze, szukałem ROMów do Amigi 4000 i znalazłem tylko i wyłącznie oprogramowanie. Jak tylko znajdę, będę na pewno testował, będę chciał to pokazać na moim kanale, bo Amiga 4000 to była najpotężniejsza Amiga w tamtym czasie. I różne cuda można było na tym zrobić, uruchomić i tak dalej. Amiga CD 32, Amiga CD TV, Mega Duck, Super Acam, Arcadia 2001, Adventure Vision, Game Pocket Computer, Super Cassette Vision, Channel F, Pico 8, TIC 80, WASM 4. Nie znalazłem jeszcze żadnej gry na to, więc nie wiem, jak to będzie działać. Fuji FM7, Fujitsu FM Towns, Galeco, na to nie szukałem gierek, bo to jest chyba płyta główna automatowa. I chyba mamy normalnie są gierki na to. Game Master, Odyssey 2. Mattel Electronics Intervision, Vectrex, Soundcouple, MS-DOS, MSX, MSX2, MSX2+, brakuje tutaj MSX Turbo, Windows, Xbox, Xbox 360, Library, czyli tutaj mamy teoretycznie, jest folder, gdzie możemy sobie gazety porzucać w formacie PDF-u i one się tam będą uruchamiały. Screenshoty, tutaj mamy NEC PC 8801, 9801, PC Engine, PC Engine CD-ROM, Super Graphics, PC FX, Game Watch, NES, Famicom Computer Disk System, czyli NES z dyskietkami. To jest ciekawostka, że tutaj na tym mini po lewej stronie jest takie coś dziwnego, ja tego jeszcze nie widziałem, czy to jest wersja taka, chyba to jest wersja taka połączona, bo ogólnie ta stacja dyskietek była podpinana do NES-a za pomocą tam przewodów czy czegoś tam, a to po lewej wygląda, jakby było kompaktowe. Game Boy dwóch playerów, Super Nintendo, Super Game Boy, Stellaview, Virtual Boy, Nintendo 64, Nintendo Game Boy Color, Game Boy Color 2 Players. Ciekawe, dlaczego nie zrobili, bo Game Boy Advance też można połączyć przecież ze sobą. Nintendo 64 DD, Nintendo GameCube, Game Boy Advance. A patrzcie, tutaj zrobili. A, pa, wykrakałem. Nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, jak przeglądałem. No bo to co, że tego folderu nie ma, żeby gierki wrzucić na Nintendo na dwóch playerów. Fajnie. Raczej na batozerze tego nie ma. No jak będzie, to sobie będę znowu segregował. Poco Mini, Nintendo DS, Wii U, Nintendo 3DS, MSU1, czyli media. Fajnie, że ten Nintendo Sony PlayStation jest na miniaturce. Normalnie widziałem połączoną przystawkę z Super Nintendo, czy coś takiego, taka miniaturka była też kiedyś zrobiona. Nintendo Switch. No, to cienko mi chodzi. Ja mam za sobą kartę graficzną. Próbowałem jedną gierkę uruchomić, ale nie. Zorik Atmos 48, Philips CDI, Future Pin Bar. I tu jest ciekawostka, bo Future Pin Bar jest na batocerze, ale Visual Pinball już nie ma. I Pinballa FX-a też nie ma. Na Pinballu FX-ie jest teraz strasznie dużo fajnych, dużych stołów. Zresztą oni to sprzedawali i na Androidzie, i na Apple'u, i na PlayStation 4 chyba, o ile dobrze pamiętam, chyba na PlayStation 3 też był. Homebrew i N-Ports, i tutaj możemy sobie wejść. Nie wejdziemy, nie widać tutaj. Dosyć sporo tych portów można uruchomić na Retrobacie. Cave Story, Easy RPG, Lutro, Mugen, Open, to jest Open Beasts of Rage. To jest ciekawostka, że to jest Homebrew Imports. I tutaj też jest Homebrew Imports. Tu jest Raspberry Pi ikonka. I tutaj też jest Raspberry Pi ikonka. I tutaj mam 2048.
i podróbkę Minecrafta i Booma. A w tych portach, ciekawy jestem, co innego jest. Doom, Solarus, Quake, Scum, Love. Nie mam pojęcia, co to jest. Atomis, poczekajmy, zobaczymy, co to jest. Czy się wyświetli opisówka, czy się nie wyświetli. Jeżeli w motywie jest, o jest, Love. To framework do tworzenia gier 2D w języku programowania Lua. Jest całkowicie darmowy i może być wykorzystywany w każdym projekcie od przyjaznych hobbystom. Open source po złośliwe, zamknięte projekty komercyjne. Atomic Wave, Sega SG-1000, Sega Master System, Mega Drive, Game Gear, Mega CD, czyli Sega CD, AN2, 32X, Sega Saturn, Model 3, Dreamcast i tutaj jest Sega Hikaru. I bardzo żałuję, że Sega Hikaru kiedyś była w wersji beta chyba na batce, że coś im się chyba sypało, zresztą tutaj też się sypie. Ale to jest bardzo fajny system, bo tutaj nie mam pościąganych okładek, ale mamy Capcom VS SNK i one bardzo fajnie wyglądały. I jest Star Wars Arcade i ta wersja jest podobno najlepsza. Naomi, Naomi 2 i tutaj jest Hihiro. Ja na razie mam jedną grę, House of the 3. Jak tutaj poczekamy na opis, to są gierki, które były na automatach, ale na płycie chyba Xboxa. Tak, na płycie Xboxa, która sama jest zbudowana na architekturze PC. No. Ale ściągnąłem tych gierek za dużo, tam się nie pojawiło na tej płycie. Tylko że żadnej nie mogę uruchomić, bo każdy jakoś manualnie dodatkowo jeszcze doinstalować sobie dodatkowy emulator. Więc też sobie z tym na pewno pobawię się, bo to ciekawostka jest. Triforce już pokazywane na moim kanale, Mega Drive MSU, co oni tutaj pokazują, tylko Mega SD, czyli Everdrive, Sharp ZX1, Sharp X68000, Sinclair ZX81, ZX Spectrum, Neo Geo MVM, Neo Geo CD i Hyper Neo Geo 64. Kurde, ja do tego nigdzie ROM-ów nie mogę znaleźć, a widziałem filmy na YouTubie i gierki są zacne. Jest Samurai Shadow i coś tam jeszcze, ale no kurde, nie mogę nigdzie znaleźć ROM-ów. Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation Portable, PlayStation 3, PlayStation Vita, Spectra Video, Tandy, TI-99 lub 4A, Thomson, Gamecom, Tommy Tudor, LCD Games, czyli nie Game & Watch, ale LCD Games, TV Games, czyli widzicie, to są chyba te gierki, które się przez Cinche podłącza i do kontrolera się wsadza baterię i Cinche do telewizora i się gra. Ciekawy jestem, bo żadnej gierki nie znalazłem na to, ciekawy jestem, jak to działa. Creativision, Foysmile, Supervision i koniec. Ja mam tutaj wrzucone, widzicie, 399 gierek przez to, że dorzuciłem Atari Jaguara i tutaj też sprawdzałem sobie gierki, na przykład, nie wiem, gdzie ja to wrzuciłem, zaraz sobie zobaczymy, co ja mam tutaj w ogóle wsadzone, tutaj jest, czekajcie, kolekcja, ukryj systemy. Zobaczyliście, jaki motyw? A, mam wrzucone, żeby sprawdzić, jak to działa. Ale Jaguar jest wrzucony do Xboxa. Wrzuciłem jedną gierkę, Detour Life 3. Działa to zacnie. Xboxa 360 wrzuciłem Forza Horizon 2. Ta Forza Horizon 2 mi się uruchamia. Działa całkiem płynnie, oczywiście na RTX 2060 Super. Tylko że mi się zwierza po kilku zakrętach, nie wiem, co jest grane. GameCube, tutaj akurat wrzuciłem Need for Speed Underground, działa całkiem nieźle. Na Wii sprawdzałem coś, nie sprawdzałem tego jeszcze. Na Wii U ściągałem Zeldy i o ile Twilight Princess i Wind Waker ładnie działają, to Breath of the Wild no tak nie do końca. I nie wiem, co jeszcze rzuciłem. Tutaj na Skuma mam Blade Runnera, Neverhooda. A, Atomis Wave wrzuciłem i Naomi. I wszystko jasno. I Sega AM2. Tak jest. I z tego mi się pozbierały gierki. A, i Hikaru są dorzucone. Naomi 148. Naomi 228. Triforce chyba też rzuciłem. Tak, Hikaru. Czyli te platformy, gdzie wolę mojego Steam Machina nie męczyć. PlayStation 3.
Ratchet & Clank się uruchamia, działa całkiem płynnie na RTX-ie, może kiedyś pokażę na moim kanale. Tak się prezentuje RetroBat. Fajna nakładka, jeżeli sobie poradzicie, jeżeli macie procesor AMD, to chyba nie będzie się mieć problemu, bo z tego co czytałem, to problem się pojawia u ludzi, którzy mają procesor Intela od 7 generacji w górę. Ja mam 10 generację i mam problem z tym dźwiękiem, ale to można sobie jakoś poradzić. Jak sobie poradzę z tym, to może zrobię filmik na YouTubie, żeby pokazać, w jaki sposób sobie z tym poradziłem, bo to jest dosyć częsty problem z tego, co czytałem. Zresztą sporo osób ma takie, tym bardziej jeżeli ktoś się bawi na nuku czy coś takiego, no to będzie miał ten problem, bo to chyba dotyczy też tych procesorów bardziej mobilnych, więc u was może nie być tego problemu, u mnie jest ten problem, bo ja mam tak naprawdę w nuku procesor mobilny. No i dobra. I to było na tyle w tym odcinku. Tak wygląda RetroBat. Fajny do przeglądania gier. Jeżeli zacznie mi działać, o dziwo, bo kiedyś miałem problem z padem, z RetroBatem, teraz mi pad normalnie, oczywiście teraz robiłem na klawiaturze, ale pad normalnie mi wykrywa i normalnie mi działa ten pad. Więc ogólnie ten system jest całkiem coraz bardziej stabilny, nie? Coraz bardziej stabilny. Kiedyś były problemy. Zresztą to jest ciekawostka, że można sobie wejść na przykład w RetroBata tu. I tu obejrzeć sobie, jakich on używa emulatorów. Na przykład BPM-u właśnie działa z Atari Jaguarem CD. Tu mamy Demula. Widzicie, jest dosyć z tego. I tutaj nie ma tego emulatora właśnie od tej kurde Segi, nie wiem dlaczego. PCSX. Fajnie, że rozwija się, bo jeżeli się rozwija jeden system typu RetroBat, to będzie się rozwijała Batocera. Zresztą RetroBat też się rozwija. Szkoda, że RetroPie jakby trochę... Jeżeli RetroPie ma aktualizację, ale ma tak częste te aktualizacje, że zresztą nie widzicie żadnego filmu na moim kanale. Jakby było coś ciekawego, to bym pewnie pokazał, a na chwilę obecną tam się nic nie dzieje na tym RetroPie'u. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!